drodzy bracia w kapłaństwie Chrystusowym, drogie siostry zakonne, kochani bracia i siostry. Każdy świąteczny czas, a szczególnie święta Bożego Narodzenia, zawsze budzą w człowieku nadzieję, a wraz z nią wiele dobra i życzliwości. Świąteczna nadzieja towarzyszy również nam, którzy pośród wielu zagrożeń przychodzimy do Kościoła, aby tak jak przed 800 laty święty Franciszek z Asyżu zbudował w Greccio pierwszą szopkę i uwielbiał w ten sposób fakt narodzin Syna Bożego, tak i my, pochylając się nad pamiątką narodzin Bożej Dzieciny, przychodzimy i przynosimy do Niego nasze zatroskanie o dobro i pokój. To zatroskanie jest codziennością naszego życia i pragnieniem serca. Nabrało ono znaczenia szczególnie teraz, gdy trwa wojna i gdy na co dzień widzimy jej skutki. I może dlatego, mimo tych wielu zagrożeń, stajemy przed Bogiem i za świętym Janem Pawłem II powtarzamy: przychodzimy do Ciebie, Słowo Boże, aby zaczerpnąć mądrości. Przychodzimy do Ciebie, Chryste, Synu Boży, by prosić Cię o łaski i błogosławieństwo. Ty, Dziecię z Betlejem, Synu Boga i Maryi Panny, jesteś naszym Odkupicielem. Ty zbawiasz każdego człowieka, udzielając mu daru Twojego życia. Spraw, aby Twój pokój zapanował tam, gdzie rozbrzmiewa Twoje imię. Podnieś rękę, Boże Dziecię, i błogosław ziemię, która ujrzała Twoje zbawienie. Ty, który z miłości przyszedłeś, aby zamieszkać między nami. Ta modlitwa ukazuje w pełni dzisiejszy nastrój, który towarzyszy każdemu człowiekowi spieszącemu do Betlejem, aby zobaczyć Dziecię Jezus. Ta modlitwa jest naszym wspólnym wołaniem o mądrość, błogosławieństwo i pokój. Czynimy to w imieniu własnym i wszystkich skrzywdzonych, aby w ten sposób spełniło się w nas przykazanie miłości Boga i bliźniego. Aby w ten sposób sprowadzić na naszą ziemię pokój i budować społeczność ludzi dobrej woli. Kochani bracia i siostry, jako ludzie dobrej woli, patrząc na narodzone dziecię, zdajemy sobie sprawę, że ono jest naszą miłością. Ono jest w nas, tak jak i miłość jest w nas. Jesteśmy świadkami wielkiej tajemnicy, którą trzeba nam zgłębić i uczcić. Chrystus z betlejemskiego żłóbka mówi, że nas potrzebuje i nalega, abyśmy żyli prawdziwie po chrześcijańsku, życiem pełnym poświęcenia, pracy i radości. Życiem, które zrozumiało i przełożyło Ewangelię w żywe świadectwo czynionego dobra. Dlatego idziemy do stajenki betlejemskiej i podobnie jak pasterze oraz mędrcy i królowie, mali i wielcy tego świata, klękamy przed żłóbkiem i wyznajemy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ciesząc się przy tym, że sam Bóg nas nawiedza, przyjmując ciało człowiecze, aby dać nam nadzieję, radość, miłość i zbawienie. Syn Boży dlatego właśnie stał się człowiekiem, aby człowiek z Jego łaski stał się uczestnikiem Bożego życia. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne. Zatem stając wobec faktu narodzin Bożej Dzieciny, trzeba zrobić wiele, a nawet wszystko, co w naszej ludzkiej mocy, aby Bóg rodził się w nas. Dlatego warto postawić pytanie, co robić, by Bóg mógł narodzić się we mnie, by mógł wejść do Betlejem mojego serca. W zasadzie nie należy robić wiele. Wystarczy bowiem otworzyć się na obecność Boga w moim słowie i działaniu. Warto czasami zamilknąć i pozwolić wypowiedzieć Bogu w naszym sercu słowo narodzenia, bo ono było na początku wszystkiego, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Od Niego wszystko się zaczęło i na Nim wszystko się zakończy. A ja i Ty żyjemy dzięki temu Słowu. Dlatego trzeba nam je poznawać, odkrywać i przyjmować jako dar naszego życia. Odkrywać w ciszy osobistej modlitwy. Odkrywać w czytanym Pismie Świętym. Odkrywać w świadomym uczestnictwie w świętej liturgii. Otrzymamy bowiem od Boga dokładnie tyle, ile zrobimy Mu miejsca w sobie. Wpatrzeni w nowonarodzone dziecię Jezus i adorujący tę wielką tajemnicę wiary, miejmy odwagę prosić. Pomóż nam poznać Cię lepiej i żyć po bratersku jako dzieci jednego Ojca. Ukaż nam swoją piękność, świętość, czystość. Wzbudź w naszym sercu miłość i wdzięczność za Twoją nieskończoną dobroć. Zjednocz nas wszystkich w miłości i daj nam Twój niebieski pokój. Słowa tej pięknej modlitwy napisane przez papieża świętego Jana XXIII pragnę pozostawić dzisiaj nam wszystkim jako życzenia i drogowskaz potrzebny do tego, by Boże Narodzenie znalazło miejsce w naszym życiu. Abyśmy pośród świata, który coraz bardziej przyjmuje twarz wrogą pokojowi, czyli twarz nienawiści i zemsty, stawać się nie tylko znakiem pokoju, nie tylko rzeczywistością ludzi dobrej woli, ale przede wszystkim uczestnikami chwały Boga, najpierw tutaj na ziemi, a kiedyś w niebie. Umiłowani bracia i siostry, papież Benedykt XVI powiedział przed laty: w betlejemskiej stajence spotykają się niebo i ziemia. Niebo przyszło na ziemię, dlatego z tego właśnie miejsca na wszystkie czasy rozchodzi się światło. Dlatego tam rozpala się radość, dlatego tam rodzi się śpiew. Dzisiaj niech w naszej lwowskiej katedrze spotka się niebo i ziemia. Niech rozbłyśnie z niej światło pokoju i niech wraz z nami wyjdzie na świat nadzieja, której nie tylko będziemy świadkami, ale staniemy się jej uczestnikami. Życzmy sobie, by Chrystus narodził się dzisiaj dla świata w nas, gdyż nie może narodzić się w wielu ludziach tylko dlatego, że zamknęli oni swoje drzwi do Boga. Amen. Bóg święty, prawda. A teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jedno.